najlepszym jakby dowodem na to, że rynek jest jeszcze niedojrzały, to jest to, że ja ciągle muszę tłumaczyć, czym jest design. Tak? Że jak ludzie przestaną mnie pytać, czym jest design, to będę wiedział, ok, nauczyli się. I będę wiedział, że w tej chwili zaczyna się zupełnie nowy rozdział w tej historii. W tej chwili ciągle muszę tłumaczyć, czym jest design i do czego służy. I z tego też wynika inny problem, to mianowicie taki, że design nie jest traktowany jako element strategii biznesowej. Sięga się po dobrego designera, znanego designera, płaci się mu 3-4 razy więcej niż innemu, który potrafiłby to zrobić po to, żeby osiągnąć pewien cel, tak, żeby spozycjonować produkt na rynku, żeby wykreować pewne wyobrażenie o marce. Tak. Szuka się dobrych nazwisk, nie wiem, takich jak Stark Newson, tak, bracia Burlak, czy nie wiem, Karim Rashid nawet, tak, który jest dla mnie dyskusyjnym projektantem. Szuka się tego typu nazwisk po to, żeby osiągnąć pewien cel rynkowy. To jest pewien element strategii marketingowej, który mówi, jesteśmy firmą zatrudniającą wybitnych projektantów, więc dbamy o to, żeby nasze produkty były świetnie zaprojektowane i żebyście byli z tymi produktami szczęśliwi. Dzięki temu nasze produkty być może są odrobinę droższe, ale są świetnie zaprojektowane i będziecie długo cieszyli się ich obecnością w waszym życiu. I to jest jeden z kluczowych elementów w tej chwili budowania w ogóle strategii designerskiej, wykorzystywanie dobrego designu, a co za tym idzie, dobrego to znaczy sprawdzonego. Tak?